Witajcie na moim kanale Drift Mobile. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwie super gierki, do których nie potrzeba internetu. Zaczynamy od razu od pierwszej gry, jaką jest Wild City Rush. Jest to gierka bardzo fajna. Tutaj mamy dwie skrzynie. To je otworzymy. Tutaj co 5 godzin mamy darmową skrzynię do otwarcia. Ja ją teraz właśnie otworzyłem. Mam ulepszenie do Sparklego. Otworzyłem też drugą skrzynię, która ładowała mi się 3 godziny. Wreszcie się naładowała. I rozpoczniemy ładowanie tej oto jeszcze jednej skrzyni, którą tutaj mam. Przejdźmy sobie do kolekcji moich zwierząt. Mam 4 zwierzaki. Od początku jest jedno zwierzę. Oczywiście na rozpoczęciu tej gry, kiedy do niej wchodzicie, macie jedno zwierzę, które ma pierwszy level. Jest to ten tygrysek, Luki. I jak widać, pisze tutaj 26 na 15. Normalnie, jak jest 15 na 15, to powinno się już zwierzę ulepszyć, ale niestety ja nie mam na tyle monet, żeby go ulepszyć. I właśnie w skrzyniach, które przed chwilą otwierałem, są na przykład ulepszenia. Jeżeli tutaj mamy 26 na 15, to dzięki temu ulepszeniu możemy mieć 28 jak na 15. I jak już mówiłem, jeżeli mamy to 15 na 15, no to ulepszamy za monety. Ale niestety trzeba ulepszać to za coraz więcej monet. I po prostu ja tutaj mam 3 rzeczy nie ulepszone. 2 zwierzaki, jakimi jest panda i tygrys oraz wspomagacz. Już mówię, co to są wspomagacze. Wspomagacze jest to, jak sama nazwa mówi, coś, co nas wspomaga, nam pomaga. Na przykład dzięki kole ratunkowym możemy przejść przez rzekę bez żadnych obrażeń. Zresztą tutaj Wam to piszę, ale mogę to przeczytać. Możesz dłużej pływać. Chroni przed jednym uderzeniem i pozwala bezpiecznie przejść przez wodę. Drugi wspomagacz jest to tarcza. Ochrona trwa dłużej. Chroni cię przed uderzeniami. I trzeci wspomagacz jest to szarża, którą ma się od początku. Tu ją już będę musiał, jak dostanę ulepszenie, ulepszyć za 5000, a tylu monet chyba w ogóle nie zdobędę. To jest szarżuj przez wrogów, czyli normalnie przeskakujemy z jakiegoś pola na pole dalsze. Więc tutaj dużo powiedziałem, no to teraz zacznijmy grać. Ponieważ cała gra polega na zwykłym klikaniu w ekran. Można jeszcze klikać, przesuwać palcem w bok i w który bok przesuniesz, to tam twój pingwin pójdzie. Można robić to szybciej, wolniej. O, tutaj mamy koło ratunkowe, to sobie wbiegniemy do wody. Niestety nam się skończyło. Można zużyć serce i grać dalej, ale ja tego nie zrobię i zagram najzwyczajniej w świecie jeszcze raz. Tu wpadłem do wody i się skułem. Nie pokazałem Wam za bardzo, jak działa ten wspomagacz, ale to już trudno. Jedziemy jeszcze raz. Aha, jeszcze jedno. Jeżeli dotknie nas ekran, który cały czas idzie, wolniutko, ale idzie, to wtedy przylatuje helikopter i zrzuca na nas taką klatkę. O, jak widać właśnie na ekranie. I uwaga, wchodźcie na fioletowe klejnoty, ponieważ wtedy albo dostaniecie dużo monet, albo dużo monet się rozsypie i będziecie mogli dużo monet nazbierać. Ale uważajcie, bo z tym diamentem, o właśnie, często wysypuje się skórka od banana. A jeżeli wejdziemy na tą skórkę od banana, to oczywiście giniemy. Tutaj jeszcze raz mamy klejnot. Niestety ta skórka od banana mi nie wyleciała, ponieważ chciałem Wam pokazać. Ale jedziemy. Spróbuję to może przejść. Na spokojnie. Tak mówię, na spokojnie, a tutaj za bardzo muszę się trochę pośpieszyć. No. Spokojnie, teraz to przeszłem. O, jak widać teraz w skrzynce, nie był to diament, ale w skrzynce mieliśmy skórkę od banana. Nie wchodziłem w nią, ponieważ wiem, żebym zginął.
Chciałem spróbować przejść ten level. Ponieważ jest to, no już jest to level daleki. No i się skułem, ale zużyjemy sobie teraz serce. Jak widać, jakiś rekin tu nas chciał pożreć. Jak widać, przeszłem level, udało mi się. Chociaż tutaj, jak widać, jest jeszcze ta postać. I ta postać wskazuje, ile mamy jeszcze kroków możemy zrobić. No. Mi się teraz udało przejść ten level. Myślę, że ładnie. O! I dostanę darmową skrzynię. Oj. Jednak nie. No, wydawało mi się, że dostanę tutaj darmową skrzynię. Nie dostałem. Ale no, mówi się trudno. Teraz mogę sobie odblokować tą darmową skrzynię za reklamę. Ale nie będę tego robił, ponieważ mam jeszcze drugą gierkę do pokazania. A jeszcze mam tutaj dwie rzeczy, które muszę pokazać. Uwaga. Oto jest machina, na którą trzeba zapłacić 100 monet. I można tutaj spróbować swojego szczęścia. Jeżeli będą dwa te same zwierzaki, to wtedy dostajemy 100 monet i tak jakby wychodzimy na zero. Jeżeli 3, już 250. I tak... I im jest więcej tych zwierząt, to tym więcej monet dostajemy. Spróbujemy, czy mi się poszczęści. No, mi się nigdy nie szczęściło. I w tym przypadku też nie. Możemy już z tego wyjść. I tutaj za coraz więcej wspomagaczy, w które wejdziemy, również możemy odblokować skrzynie. Czasem są to dobre skrzynie, więc naprawdę bardzo się opłaca. Tutaj też naciskając na to małe koło zęba, to możemy włączać, wyłączać muzykę, jakieś efekty, jakość, wysoką, niską, język, więc myślę, że głośność. Więc myślę, że jest to ogólnie bardzo fajna gra, która mi się spodobała. No jest fajna na nudę i opłaca się grać. Dobrze, więc lecimy z gierką numer 2. Jest to gra zatytułowana MouseBot. Jest to gra, w której jesteśmy robomyszą. Tutaj wyciszymy głos, ponieważ obawiam się, że słabo mnie będzie słychać. No, mało mam serów, a chciałem wam pokazać, co się dzieje, jeżeli macie 100 serów, ale trudno. Tutaj, jak widać, mamy planszę z levelami. I zagram sobie przykładowo pierwszą planszę. I tych planszy jest 10, od razu mówię. Ja na razie sobie odblokowałem 3. Jestem tutaj na 5 levelu. A zagramy sobie tutaj, powiedzmy, 6. O. Tak się steruje, jak widać, tymi tutaj strzałkami. A, i od razu mówię, tutaj u góry mamy skakanie. Ale skakanie włącza się dopiero na drugiej planszy, więc na samym początku tego skakania nie będzie. I ważne jest to, żeby zbierać sery, bo na samym początku gry mamy takie misje zapisane, żeby przejść grę oraz żeby zdobyć podaną liczbę serów. Jeżeli ją zdobędziemy, to przechodzimy level na, nie wiem jak to się nazywa, ale na jakiś żeton czerwony, który trzeba zbierać. I ogólnie gra mi się podoba, więc myślę, że nie ma co. Można jeszcze zawracać, ale kiedy zawracasz, to możesz zawrócić tylko na 10 sekund. O, a te czerwone coś to jest to, co mamy o tutaj. Nie wiem, czemu mi to nie wylatuje. Dobra. Może po prostu powtarzam ten level i drakie... A, rozumiem. Powtarzam ten level i po prostu nie może mi wylecieć po raz drugi. Mogą mi wylecieć sery, ale nie bugs. Tak mi się przynajmniej teraz wydaje. No. Jednym, myślę, że takim minusem tej gry jest, że jak się skujemy, to tracimy tutaj jedno życie, a życie jest 6. Muszą się one naładować. Nie da się naładować więcej. No i też, szczerze mówiąc, gra nie wygląda na jakąś taką małą, ale no szybko w nią będę grał, więc czekam na kolejną wersję tej gry. I myślę, że jest to gra bardzo fajna, ale jeszcze muszę wam pokazać ubrania. Tutaj można ustawiać na przykład kolory, ale to jest te kolory są bardzo drogie.
Na przykład za tutaj aż za 60 tych baksów. Ja nie mam żadnego. A mówię wam, że te baksy jest bardzo trudno zdobyć. Są tutaj różne bardzo ciekawe wzorki, ładne. A mi szczerze mówiąc najbardziej podoba się ten. Bardzo fajny wzorek, ale jest tych wzorków dużo i to zależy od gustu. Tutaj ja mam odblokowanych kilka tych wzorków, ponieważ za 100 serów można, jak już mówiłem, jest taka niespodzianka. I właśnie za 100, to 100 serów można zrobić taką niespodziankę. Wtedy zasuwa się coś na myszkę i można albo kolor, albo czapkę. Już wam mówię, jak wyglądają te czapki. Różne bardzo ciekawe czapki. No, można się przy niektórych uśmiać. Na przykład przy tej czapce motyla, czy ze skrzydłami. Ja wylosowałem za te sery dwie czapki, a tu najbardziej mi się podobają te kolce. Jest jeszcze taka wersja, jeżeli komuś się bardziej podoba. Ogólnie w sumie jest tego dużo, to myślę, że jest to gra jak najbardziej ciekawa. I mam nadzieję, że będziecie ją pobierali na swoje telefony, bo no po prostu mną ona zawładnęła. No więc myślę, że to chyba na tyle, chociaż mogę wam jeszcze pokazać wszystko, co tutaj, jak ktoś by mnie słabo zrozumiał. Tutaj to przyciskając przycisk o ten szczerbatki. To koła zębatego, przepraszam. No, chociaż jak to tam woli, to mamy właśnie sterowanie. Możemy sobie wybrać. Popatrzmy. Faktycznie nam to zadziała. No i proszę, mamy inne sterowanie. O, jak widać. Ja już się przyzwyczaiłem do tamtego. A jak to jak woli. No, szczerze mówiąc. O, jeszcze jedno. Tutaj naciskając na to za baksa możemy grać dalej. Od razu mówię, ale zużywa nam się myszka. No. I myślę, że to na tyle, co chciałem wam dzisiaj pokazać. Trzymajcie się. Elo z tej strony Piotrek z kanału Drift Mobile.